tylu włodarzy z całego powiatu kolskiego i nie tylko, Kościelec nie gościł już dawno. Szanowni Państwo, ja chciałbym bardzo, bardzo serdecznie powitać pana wicemarszałka województwa wielkopolskiego, pana Krzysztofa Grabowskiego. Dobry. Witam także radnego sejmiku województwa wielkopolskiego, pana Czesława Cieślaka. I starostę kolskiego, pana Roberta Kropiłowskiego. Witam również was, koledzy, koleżanki. Bardzo cieszę się, że to spotkanie jest tutaj u nas w Urzędzie Gminy. Za to szczególne podziękowanie dla pana marszałka, że zdecydował wybrać się akurat naszą gminę. I cóż, no w tej chwili oddaję głos panu marszałkowi. Szanowni Państwo, podpisujemy dzisiaj umowy na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych z gminami z powiatu kolskiego. W sumie do 7 gmin trafi kwota 936 tysięcy złotych. Również na sadzonki drzew miododajnych ponad 5 tysięcy dla gminy Grzegorzew. Powiat kolski otrzyma 60 tysięcy złotych na zakup sprzętu komputerowego, który ma służyć właśnie na wyłączanie gruntów z produkcji rolnej, a oprócz powiatu kolskiego gościmy również panią wójt Skrzymowa, która nie mogła w powiecie konińskim podpisać umów. Się ucieszyła, że do Kościelca będzie miała bliżej niż do Żgowa. Dlatego to właśnie ten Kościelec, że jest gminą Krzymów. I miasto Turek, sadzonki drzew miododajnych. Też w Turku nie udało nam się podpisać umowy, więc tutaj będziemy ją podpisywać. Proszę Państwa, tylko krótko, bo to nie są jakieś wielkie, oszołamiające pieniądze, jesteście przyzwyczajeni do dużych kwot, ale widać, że te małe też Wam się podobają, bo inaczej Was by tutaj nie było. W celu podpisania umów dotyczących budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych do Kościelca przyjechali wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski wraz z radnym sejmiku województwa wielkopolskiego Czesławem Cieślakiem. Umowy dla swoich gmin podpisywali burmistrzowie i wójtowie Kościelca, Babiaka, Chodowa, Dąbia, Grzegorzewa, Kłodawy, Olszówki oraz Krzymowa i przedstawiciel miasta Turek. Na wydarzeniu obecne były również władze powiatu. Umowę dla gminy Kościelec podpisał wójt Dariusz Ostrowski. Pozyskano kwotę 137 250 zł. Kwota ta zostanie wykorzystana w bieżącym roku na współfinansowanie inwestycji drogowych spełniających określone w umowie kryteria, to jest przebudowę ulicy Sportowej w miejscowości Dobrów oraz przebudowę ulicy Mostkowej w miejscowości Różków I.